kanał do diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl Padaj na mój patronite i wesprzyj moją twórczość Witam wszystkich bardzo serdecznie kanał Do Diabła z Gramia. My lecimy z najciekawszymi promocjami na Nintendo eShop. Muszę wam przyznać, że teraz no, Nintendo dało ognia i tych promocji jest cały ogrom. E, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że nie będę tutaj mówił o grach AAA na Nintendo Switch, ponieważ uważam, że takie ceny jak 166 zł za Zelda czy za Mario Odyssey to jest raczej kiepska cena, ponieważ za niewiele więcej lub bardzo podobną kwotę możecie kupić sobie taką grę w pudełku, oczywiście używaną, tak? No ale kurczę, zawsze chyba lepiej jest mieć pudełko. Dobra, lecimy Two Point Hospital za, Jumbo Edition za 67 zł i 60 groszy. Moi drodzy, jest to duchowy spadkobierca Team Hospital, czyli tytuł, w którym będziemy e, zarządzali szpitalem, wynajmowali personel oraz re, leczyli naprawdę przeróżne, często też przezabawne choroby. Naprawdę świetny tytuł, mocno uzależniający, bardzo polecam. Wiedźmin 3 za, za 49,99, to chyba jak do tej pory najniższa cena, jaką można było zapłacić za podstawkę do przygód Białego Wilka. Jeden z najlepszych action RPGów w otwartym świecie, jaki kiedykolwiek powstał. Serdecznie polecam, jeżeli ktokolwiek z Was go nie zna, no to lepiej niech pozna. <laughs> Słuchajcie, Skyrim za 124,90 zł wraz z dodatkami. I tutaj miałem troszkę dylemat, czy dodawać ten tytuł, ponieważ ja też nie, nie ukrywam, że niejednokrotnie widziałem Skyrima w pudełku za 150 zł, tak więc jeżeli macie ochotę to na, na cyfrę w takiej cenie, to Crisis Remastered, czyli e, shooter FPP, w którym wcielimy się w żołnierza z e, Turbo Ultra nano kombinezonem za 48 zł, przepiękna grafika, e, bardzo fajny system strzelania. Ogólnie dobry tytuł. Nie do końca dla mnie, ale, ale dobry, tak? To nie da się ukryć. Scott Pilgrim vs The World za 20,78 zł. I powiem wam teraz tak, że ja naprawdę się bardzo długo. E, że tak powiem, wstrzymywałem z zakupem tego tytułu. Sam chyba nie wiem dlaczego. Może tego, że totalnie nie znam e, Scotta Pilgrima, nie znam ani filmów, ani nie znam komiksów, jednak e, słyszałem, że jest to bardzo dobry bitem Jeszcze nie grałem, kupiłem, na pewno sprawdzę i na pewno coś o nim opowiem Wam na kanale. Immortal Phoenix Rising, czyli e, tytuł, który jest takim dobrze to napisano w trailerze, to wygląda jakby Assassin's Creed i Legend of Zelda miało, miały dziecko. Otwarty świat, całkiem ładna grafika, oczywiście nie ma co jej porównywać do wersji z PlayStation 4, PlayStation 5 i tak dalej, ale tytuł ogólnie rzecz biorąc, cechuje się naprawdę fajnym poczuciem humoru, całą masą aktywności, ciekawą fabułą no i ogólnie jest bardzo grywalny. Crash Insane trilogy, moi drodzy, to szalona trylogia Kresha. Mamy tutaj jeden, dwójkę, trójki. Wszystko bardzo ładnie zremasterowane. Jedynka i dwójka są dość hardkorowe, więc tutaj muszę Was uprzedzić. Trójka pozostaje za to jeden z moich ulubionych platformerów Ever. Uwielbiam przygody szalonego Jamraya i Jaram się. Tak, doskonała gra, naprawdę świetna trylogia. No i Nintendo Switch raczej nie kupię, ponieważ mamy ją na PS4 od bardzo dawna. I nie pozostaje mi nic innego wam pojęcia, jak tylko ją polecić. Moi drodzy, The Takeover za 20 zł to naprawdę doskonały beatem up, w którym my wybieramy jedną z trzech, później mamy też dodatkową postać. Świetna grafika, zróżnicowana rozgrywka, ponieważ oprócz poziomów stricte bitemapowych mamy także kilka takich, że tak powiem, jeżdżonych, które też są naprawdę niesamowicie grywalne. No i jeżeli jesteście fanami bitemapów, to bardzo gorąco Wam ten tytuł polecam. Jest to jeden z najlepszych bitemapów na Nintendo Switch zdecydowanie. The Great Ace Attorney. Chronicles za 104, za, za 104 78 zł. 78 groszy, moi drodzy, to tytuł, w którym będziemy roz, rozwiązywać przeróżne śledztwa, szukać dowodów, a później na rozprawie sądowej będziemy musieli dowieść o czyjejś winie lub też niewinności. Seria jest ekstremalnie kultowa na całym świecie. Ja jeszcze nigdy się z nią nie zapoznałem, jednak już niebawem planuję kupić sobie ten tytuł w pudełku. I to samo tyczy się Ace Aturnej Trilogy. Za, za 62 zł. mamy tutaj zremasterowane trzy pierwsze części Ace Aturnej. Podobno bardzo fajne. Dajcie mi znać w komentarzach. Chociaż powinien dajcie mi znać, że są bardzo fajne, więc. Spoko. Muszę się kiedyś to, słuchajcie, zaopatrzyć. Okami za 42,25 to remake hitu z PlayStation 2, w którym wcielimy się w bóstwo zaklęte w ciele, w ciele wilka i będziemy musieli pomalować świat. Naprawdę świetna rozgrywka, moi drodzy. Ja ten tytuł grałem jeszcze na PlayStation 2 i pamiętam, jak zajebiste wrażenie robił na mnie styl graficzny, jak i cały gameplay, tak? Jeżeli nie znacie tego klasyka, za 42 zł myślę, że to będzie bardzo, ale to bardzo dobra opcja. Kolejny tytuł to taki przygodowy platform czyli Train za 15 zł. E, moi drodzy, jest to pierwsza część trylogii przez wielu uznawana za najlepszą. Tutaj mamy do czynienia z taką właśnie, jak mówiłem platformówką, przygodówką w klimacie fantazy z piękną grafiką i bohaterami, których po prostu nie da się polubić. Nie da się w sensie nie polubić, tak? Są świetni. Catherine Full Body to gra, w której, hmm, ciężko jest mi to określić, bo jednej strony jest takie połączenie gry logicznej z trochę z przygodówką, trochę z horrorem nawet. Bardzo dziwny tytuł. W grze generalnie rzecz biorąc będziemy ch chodzili facetem z rogami barana w, w jego świecie koszmarów i tam będziecie musieli takie klocki przeskakiwać. Ciężko jest mi to bardzo opisać, jednakże że gra naprawdę jest mega pomysłowa, mega innowacyjna. No ja nie ukrywam, że lubię Katerinę. Kolejny tytuł to przekultowy Final Fantasy 7, moi drodzy, gra, pomimo tego, że ma parę archaicznych elementów, no to po wprowadzeniu tutaj tych ulepszeń, czyli możliwości przyspieszania chodzenia, e, jak i możliwości włączenia walk, e, to właśnie te ulepszenia sprawiają, że w ten tytuł naprawdę gra się do dzisiaj bardzo dobrze. Zapraszam was do mojej recenzji, którą znajdziecie na kanale. Plus muszę was poinformować, że jest to oczywiście przeklasyczny japoński RPG z PlayStation 1. Final Fantasy 8, moi drodzy, to kolejna część Final Fantasy. Przez uważana za najlepszą. Mój zdaniem na pewno posiada najlepszy soundtrack. I tutaj ponownie możemy kupić ją w naprawdę świetnej cenie. 41,99. Tak samo jak sytuacja z Final Fantasy 9, którego muszę Wam się przyznać, nigdy nie udało mi się skończyć, więc bardzo możliwe, że właśnie kupię ją w takiej cenie. Czuję się na pudełko, no ale kurczę, cena jest naprawdę świetna. 44,50. Ponownie kultowy japoński RPG z Ery pierwszego PlayStation. Syberia 1 i 2 za 10,49, czyli prawie jak za darmo, to dwie części jednej, jednej tak naprawdę z najlepszych przygodówek. Świetna fabuła, bardzo fajne zagadki. No. Polecam, słuchajcie, Syberia ma naprawdę klimat, tak, ja nie ukrywam, że grałem tylko w część pierwszą, w część drugą nie miałem okazji, chociaż mam ją na mojej karcie SD od bardzo, bardzo dawna, no ale jeszcze na pewno będzie kiedyś okazja. Resident Evil Origins, czyli remake pierwszej części Resident Evil, który ja do dzisiaj uważam za jeden z najlepszych horrorów, jakie w ogóle istnieją. Dwie postaci do wyboru naprawdę ciężki, mocny, i gęsty klimat, wysoki poziom trudności no i grafika, która moim zdaniem wygląda naprawdę rewelacyjnie nawet do dnia dzisiejszego polecam. Bardzo dobry tytuł, naprawdę jeden z najlepszych horrorów. Kolejna gra to No More Heroes, czyli absolutnie szalony slasher, w którym wcielimy się w gościa, który jest, budajże z płatnym mordercą i będzie musieli wycinać innych płatnych morderców. Generalnie rzecz biorąc, tytuł spotkał się z naprawdę dość dobrym przyjęciem graczy, i dla wielu z nich jest to pozycja kultowa. Na Nintendo Escher też część drugą, chyba w takiej samej cenie. Kolejny tytuł to The Messenger za 32 zł. Mamy tutaj taką stylizowaną na no oldschoolową platformówkę, która. Po czasie zmienia się w Metroidvanie. Dla wielu osób jest to, pod, jest to jeden z najlepszych indyków, jakie kiedykolwiek powstały. Gra w pudełku chodzi po niebotycznych cenach, więc, bardzo możliwe, że e, moi drodzy się w nią zaopatrzę. Kolejny tytuł to The Last Door, czyli poprzednia gra twórców znanego i lubianego Blasphemous. Mamy tu do czynienia z przygodówką Point and Click w klimatach Howarda Phillipsa Lovecrafta. Ta gra jest ogólnie rzecz biorąc jednym w ogóle z powodów, dlaczego teraz słuchacie tego kanału i dlaczego go w ogóle robię i dlaczego w ogóle zacząłem grać mobilnie, ale o tym wam opowiem, jak będę robił je recenzję, ponieważ na bank się na kanale pojawi. I myślę, że nie będzie tylko jeden materiał z tego tytułu, ponieważ będzie mi zależało na tym, żebyście się z nim zapoznali. Naprawdę bardzo, ale to bardzo e, dobra gra ze świetnym klimatem i rewelacyjną muzyką. Słuchajcie, jeżeli lubicie takie, wiecie, przygodówkowe horrory, no to The Last Door koniecznie. Kolejny tytuł to House Fata Morgana, czyli... Tak naprawdę chyba najrzadszy tytuł, który mam w pudełku na Nintendo Switch. Moi drodzy, mamy tu do czynienia z bezapracyjnie najlepszym visual novel na świecie. <laughs> Piękna grafika, niesamowita muzyka, fabuła, która po prostu zrywa czapkę z głowy. Powiem wam tak. No, tytuł jest ekstremalnie długi, właśnie go teraz przychodzę. W sumie to raczej wypadałoby, powiedzieć, że go czytam i jak już go przeczytam, no to wtedy zrobię dla Was recenzję, tak? Ale to jeszcze, jeszcze, słuchajcie, z tydzień co najmniej, bo gra jest naprawdę mega długa. No, ale jeżeli jesteście fanami Visual Novel jeżeli ktokolwiek z Was tą grę nie, nie grał, no to musi ją kupić, tak? Tym bardziej, że zobaczcie, ona kiedyś miała najwyższą cenę na Metacritic w ogóle w historii, więc myślę, że no, warto. E, Fatal Flame, Maiden of Blackwater. Zapraszam Was do w ogóle recenzji, która jest na moim kanale. Absolutnie przerażający horror, w którym będziemy robili zdjęcia duchom za pomocą naszego aparatu kamera Obscura. E, gra posiada kilka postaci, każda, każda z nich ma inną ścieżkę fabularną, które się ze sobą zazębiają. Naprawdę Klimat, no i ta gra pokazuje, że da się zrobić dobry horror. Tak, naprawdę przerażające tytuły. Jestem wielkim fanem Fatal Frame. No i nie mogę doczekać, czekać, aż zostanie, zostaną jeszcze jakieś części sportowane na Nintendo Switch. E, moi drodzy, S8 Lacrimosa of Dana za 79,99 to jeden z lepszych, tak naprawdę, action-RPG-ów. W grze wcielamy się w Eidola Christina, który płynie statkiem. Statek się rozbija, no i jesteśmy, znajdujemy się tutaj na wyspie, e, teoretycznie, która nie jest zamieszkana, ale to się Później, wiecie, okaże i będziemy musieli dowiedzieć co to za wyspa oraz starać się na niej przetrwać. Naprawdę świetna fabuła, grafikami do końca nie pasuje, to czuć taki, kurczę, że to jest już stary tytuł, ale ogólnie rzecz biorąc zarówno system walki, jak i właśnie fabuła i sam gameplay sprawiają, że no, naprawdę dobry japoński RPG akcji, słuchajcie, polecam wam go. Devil May Cry, o, oh, Jesus, ja pamiętam jak ja po raz pierwszy włączyłem ten tytuł na PlayStation 2, jak to zrywało czapę z głowy. Masakra. Yy, jeden z pierwszych tak naprawdę slasherów świata, jak ja to mówię, jeden z takich, który wręcz można powiedzieć, że w pewien sposób zdefiniował ten gatunek, tak? Wcielamy się w postać Dantego, czyli łowcy demonów, który musi się zemścić na, a zresztą sami, sami zobaczycie, piękne gotyckie lokacje, rewelacyjne modele przeciwników, świetne starcia z bosami oraz wspaniała grafika. Także naprawdę bardzo mięsisty, bardzo dobry gameplay, powinien sprawić, że ten tytuł musi znaleźć się w waszej kolekcji. Road to 96, droga 96, moi drodzy. Nigdy w ten tytuł nie grałem, ale ściągnąłem sobie demko po, po, po waszych namowach, tak naprawdę. Podobno bardzo dobry przygotówkowy indyk. No zobaczymy. Jest za 55,97. Muszę go sprawdzić. Grandia HD Collection za 80 zł i muszę Wam powiedzieć, że. Jest naprawdę mega dobra cena. Nie zrozumiecie dlaczego tak jest, jak sobie będziecie próbowali kupić ten tytuł w pudełku. Zremasterowane dwie pierwsze części Grandi, czyli część pierwsza właśnie z PlayStation 1 i część druga z PlayStation 2. Świetne japońskie RPG, które uzyskały już w pewnych kręgach statuty, statut gier kultowych. No, sprawdźcie, słuchajcie. Mega, mega parę dobra cena z 80 zł. Tak? Pudełko kosztuje grupa 300, jak nie więcej. Yomawari The Long Night Collection. Uwielbiam tą kolekcję. Mamy tutaj dwa horrory e, e, Pokazane w życie izometrycznym z takimi chibi postaciami. Jednak niech, wa, niech was to nie zmyli. Yomawari jest zdecydowanie jednym z najbardziej przerażających tytułów na Nintendo Switch. Jednym z najbardziej przerażających tytułów, jakie grałem kiedykolwiek ever w ogóle. Naprawdę polecam Wam bardzo mocno. Doskonała e, gra. W sumie to gra bo mamy tutaj do czynienia z dwoma tytułami, tak? Moi drodzy, bardzo, ale bardzo, bardzo dobry. Polecam Street Fighter Anniversary Collection, moi drodzy, do 12 gier serii Street Fighter w jednym pliku za 49 zł. Moi drodzy, któż z nas nie kocha Street Fightera? Jeżeli, jeżeli jeszcze macie do tego na chacie Arcade sticka, no to tym bardziej powinniście się w ten tytuł zaopatrzyć. Tam osobiście lubię, co prawda, moją ulubioną serią Bijatyk jest Mortal Kombat, ale Street Fighter też. Spoko. Metro 2033 Redux za 31 zł. Doskonały shooter pierwszoosobowy, który jest umiejscowiony w uniwersum napisanego, napisanym przez Dimitrego Glukowskiego. Gra toczy się w większości w metrze, ale nie martwcie się, słuchajcie, naprawdę wygląda świetnie. Strzanie jest też bardzo dobre, no i posiada naprawdę mroczny klimat, co mi się osobiście na maksa podoba Darkest Dungeon, a w tej pełnej edycji za 56 zł, moi drodzy. Darkest Dungeon to bodajże mój ulubiony indyk Ever. Gra jest takim, powiedzmy, roglajkiem, w którym budujemy sobie osobową drużynę i wyruszamy przyczesywać właśnie te najmroczniejsze dungeony. Ekstremalnie wysoki poziom trudności, świetna mechanika szaleństwa. Doskonała grafika, no i ten tytuł naprawdę bardzo mocno uzależnia. Mega mocno wam polecam. Ja tą grę mamy na PlayStation 4. Ale jestem pewien, że kupią w pudełku w np. Perfect Blue. Moi drodzy story of seasons Doraemon, czyli symulator farmy, tym razem umiejscowiony w uniwersum bajki o mechanicznym kotku Doraemonie. Bardzo ładna grafika. Fajny tytuł. E, taki, to jest ten mój drugi ulubiony Story of Seasons na Nintendo Switch po Friends of Mineral Town. Jeżeli lubicie właśnie takie farmerskie gierki, no to będzie się świetnie przy nim bawić. Wygląda pięknie, gra też się wspaniale. Gris to bardzo innowacyjny, piękny graficznie e, platformer, w którym wcielamy się w dziewczynę, która musi poradzić sobie ze swoimi, powiedzmy, że... Problemami. Gry generalnie rzecz biorąc możecie dostać w miarę dobrej cenie w pudełku na stronie Perfect Blue, jednak tutaj widzimy jak cena 14,99 powinna sprawić, że jeżeli chcecie w ten tytuł pograć, no to to jest chyba najlepsza możliwa opcja. Gra zdobyła tonę nagród, została doceniona przez krytyków na całym świecie. Assassin's Creed Rebel Collection za 73,96 i tu mam do Was pytanie, moi drodzy, Heh, nigdy nie grałem w Black Flag, a lubię pierwsze Assassiny. Powinienem to kupić? Myślę, że tak. W ogóle dajcie mi znać w komentarzach, jak wasze wrażenia z Black Flag. Chciałbym w końcu właśnie sobie popiracić, nie? Na morzach i oceanach. Don't Starve Nintendo Switch Edition, czyli za dwie dyszki macie tutaj grę survivalową osadzoną w takim klimacie, no, troszkę bartonowskim. Gra jest trudna, przynajmniej dla mnie była trudna jak cholera. Było mi ciężko przetrwać, no ale ma świetny klimat i ładną grafikę. Zresztą Don't Starve to bardzo znana marka, więc myślę, że tutaj będziecie zadowoleni. Death's Door, moi drodzy, czyli tytuł, który jest holdem dla serii Legend of Zelda. Wcienimy się w niego, w nim w czarnego kruka, który no, tam, który powiedzmy, że jest takim komornikiem e, śmierci. Moi drodzy, tytuł zebrał całą masę nagród, e, fajne starcie z bosami, naprawdę bardzo dobry gameplay. Gra dodatkowo została też bardzo wysoko oceniona. Ja osobiście jeszcze jej nie mam i czekam na wersję pudełkową, ale jak się doczekam, no to właśnie kupię ją na przykład w takiej promocji jak ta. Sinking City, czyli wielokrotnie przeze mnie e, tutaj chwalony e, tytuł, który jest połączeniem survival, survival horroru i gry detektywistycznej w takim półotwartym świecie. Gra nie ma żadnych znaczników, nie pokazuje nam, gdzie iść. Wszystkiego musimy dochodzić sami, moi drodzy, i jest to naprawdę świetny, bardzo, ale to bardzo dobry tytuł. Polecam wam szczególnie, że jesteście fanami Horrorów i Howarda Philipsa Lovecrafta. Ninokuni, The Wrath of the White Witch, czyli e, japońska, japońska gra RPG w grafice, która jest stylizowana na produkcję studia Ghibli. Niesamowicie wzruszająca fabuła o chłopcu, któremu umarła mama, i musimy ją teraz postarać się sprowadzić na, z powrotem do naszego świata. E, ciekawy system walki, troszeczkę mi przypominający Pokémony, mianowicie tutaj będziemy e, hodowali sobie stworki, które będą walczyły za nas. Potem to się zmienia, ale to będzie też delikatny spoiler, więc tutaj Wam nic z tego mówić. Rewelacyjna, słuchajcie, mu, Piękna grafika, świetna fabuła. Ogólnie rzecz biorąc, Nino Kuni to taki jeden chyba z moich ulubionych japońskich ARPEGów w ogóle. Naprawdę tytuł wart uwagi. Bioshock Collection, czyli trzy pierwsze części Bioshocka, w sumie to jedyne, plus dlc moi drodzy. Jeżeli nie znacie tych przygód w mieście Rapture i później w Podniebnej, bo że co pamiętam, co to było, co to było podniebne, w tym Podniebnym, słuchajcie, świecie, to się tym zainteresujcie, ponieważ Bioshock to jeden z najlepszych shooterów, jakie kiedykolwiek powstały i Musicie koniecznie je znać, moi drodzy. E, kolejny tytuł to I Am Setsuna, czyli taki na maksa depresyjny japoński airpek, który jest hołdem dla klasycznych gier typu właśnie na przykład pierwsze Final Fantasy. W grze wcielamy się w bezimiennego wojownika, który musi pomóc doprowadzić dziewczynę imieniem Setsuna na miejsce, w którym ta będzie musiała sama pozbawić się życia, aby uratować świat. Długa, smutna, bardzo taka nostalgiczna opowieść o, o tym, co, o czym jest każda opowieść w japońskich herpegach, moi drodzy, czyli o ratowaniu świata, przyjaźni i tak dalej. Gra posiada bardzo ładną grafikę, taki ponury, że tak powiem, styl, plus świetna muzyka. No, a recenzję AMC macie tutaj na moim kanale, tak więc śmiało sprawdźcie. Ostatni tytuł na ten liście, czyli Romancing Saga 3 za 40,80 groszy, moi drodzy, Mamy tutaj do czynienia z e, bardzo takim niestandardowym japońskim RPG-em, ponieważ gra generalnie rzecz bior biorąc posiada coś na zasadzie otwartego świata, i to my będziemy decydowali o kolejności tego, w jakich będziemy rozgrywali kolejne e, wydarzenia. Plus cała masa postaci do wyboru. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, moi drodzy. Tak, to byłem to był kanał Do Diabła z Grami. Eee, chciałbym Was zaprosić na mój Discord, tak, jest nas coraz jest teraz więcej, jest nas fajniej na grupę Do Diabła z Grami. Wpadajcie też koniecznie na mojego Patronite'a, ponieważ im częściej będzie tam wpadać, tym więcej będę dla Was robił odcinków, ponieważ wtedy będę mógł eee, nie, że tak powiem, no, mniej pracować, a więcej nagrywać. Tak samo bardzo bym Was serdecznie chciał prosić o to, żebyście oglądali reklamy w, na moim kanale. W sensie nawet nie musicie ich oglądać, nie? Tylko weźcie ich, nie przewijajcie, wtedy też będzie więcej Odcinków. Widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z Grami. Na razie, cześć i czołem!